Siemanko wszystkim, na samym początku chciałbym wam podziękować za każdą łapkę w górę, za każdy komentarz pod poprzednim filmikiem z Kolą. Byłem mega zaskoczony, jak w zaledwie 4 dni daliście radę uzbierać 50 tysięcy łapek w górę. To po raz kolejny udowadnia, że wspieracie mnie w tym, co robię i doceniacie moje staranie. Dziękuję wam za to bardzo i zapraszam na odcinek. Tym razem kupiłem ponad 100 litrów coli. W sumie wyszło około 50 butelek. Tego było naprawdę dużo. Jeśli w poprzednim eksperymencie potrzebowałem 5-litrowej butelki i 30-litrowej beczki, to tym razem przygotowałem 100-litrową beczkę. Niektórzy z was pisali, że dla lepszego efektu lepiej użyć mniejszego wylotu oraz rzucić trochę suchiego lodu. Ja to wziąłem pod uwagę i tak właśnie zrobiłem. Zaczęliśmy od 2 litrów coli. Starczyło wrzucić małą kostkę suchiego lodu i od razu było widać, jak cola zaczyna reagować. Przeprowadziłem też w domu parę testów, jak to będzie wyglądać i byliśmy gotowi wlewać kolę. Staraliśmy się wlewać szybko, ale też żeby przy tym kola nie straciła gazów. Już było wszystko gotowe. Sodę oraz suchy lód pomieściliśmy do balonu, który trzeba było pęknąć. Totalnie nie mogłem zrozumieć, dlaczego ten eksperyment się nie udał. Chciałem poprawić sytuację i wsypałem jeszcze worek suchego lodu oraz sody. I tutaj już było widać przyczynę, dlaczego to się nie udało. Beczka nie była szczelna. Jej pokrywa przepuszczała gazy, które właśnie i powodują mocny wybuch coli. Niestety nie było mnie stać na drugą partię coli, żeby powtórzyć ten eksperyment. Ale żeby nie zasmucać się, wrzuciliśmy do butelki coli suchy lód i ją zakręciliśmy. Suchy lód podczas sublimacji produkuje dwutlenek węgla, który wypełnia butelkę, w związku z czym ona pęka. Ale nigdy tego nie powtarzaj, to jest niebezpieczne dla twojego zdrowia. To wyglądało bardzo fajnie. Jakbyś chciał zobaczyć osobny odcinek z kolą i suchym lodem, daj mi znać, łapkując ten film. A na koniec chciałbym jeszcze raz wam podziękować za niesamowite wsparcie z waszej strony, niezależnie od otrzymanego efektu. I nie szkoda mi pieniędzy wydanych na filmiki, bo ja wiem, że to, co robię, podoba się mi i moim widzom. I to mnie motywuje, żeby robić jeszcze lepsze rzeczy dla was. Dzięki wam za obejrzenie i do zobaczenia wkrótce.